Was serdecznie i tak na wstępie chciałem podziękować za lawinę smsów telefonów w związku z moimi urodzinami, także nie odpowiadam każdemu indywidualnie, jak chcę Wam odpowiedzieć tak wszystkim. No po prostu nie ogarniam tego, jestem tak e, zaskoczony w ogóle e, czymś takim. E, no super, <laughs> nie spodziewałem się czegoś takiego, także bardzo, bardzo gorąco dziękuję. No i gorące pozdrowienia z. E, Płynące takie po prostu serca, no, podziękowania yy, oraz ta radość z odradzającego się życia. No, bo wracamy od dzisiaj do jakiejś tam normalności, tak jak mówiłem na samym początku, że normalne życie wróci, wrócimy do normalnego życia. Patrzeć na to wszystko z optymizmem. Yy... Wiem, że damy radę. Dajemy radę. No coraz więcej głosów właśnie jest pozytywnych. Coraz więcej lekarzy, coraz więcej wirusologów wskazuje na naszą odporność. No i po prostu teraz, żeby tylko wrócić do tego wszystkiego, życzę sobie sobie wam po prostu życzenia, które mi składacie właśnie, żeby to wszystko jakoś działało i życzę sobie tego tak samo, żebyśmy z optymizmem do tego wszystkiego wrócili, spojrzeli na tą całą sytuację w sposób optymistyczny, wiem, że jest bardzo ciężko. Wiem, że jest trudno po dwumiesięcznej izolacji wrócić do normalnego życia, ale jest to możliwe, słuchajcie, naprawdę, naprawdę można, można wszystko przezwyciężyć: wszystkie problemy, można sobie dać z tym radę, znaleźć tylko po prostu jakąś iskierkę nadziei i rozdmuchać z tego wielki pożar. A propos pożaru, kilka dni teraz spędziłem słuchajcie w lesie. I tu jest taka moja prośba można od dzisiaj wchodzić do lasu ale bardzo ostrożnie ściółka jest po prostu bardziej sucha niż papier toaletowy tak powiem to jest po prostu tragedia nie, nie rozpalajcie ognisk nie próbujcie gdzieś tam naprawdę kozaczyć w lesie bo to się może skończyć tragicznie no byłem w miejscach gdzie jeszcze rok temu, parę miesięcy temu płynęły strumienie, tych strumieni nie ma. Pokazywałem Wam już takie filmy z terenu, gdzie źródła powysychały, i teraz to jest tragiczne. W kompleksie RIZE, słuchajcie, woda w chodnikach bardzo nisko opadła. Zaczyna brakować wody gruntowej. To już nie są naprawdę żarty, i to jest problem, do którego powinniśmy, na którym powinniśmy się zastanowić, znaczy odnieść jako społeczeństwo, jako ludzie, którzy chcemy normalnie żyć i funkcjonować. Musimy zwrócić uwagę na system hydroaktyczny. Niemcy opanowali to w sposób idealny. Zwróćcie uwagę, że na Dolnym Śląsku, na ziemiach odzyskanych, wszędzie na każdym strumieniu, na każdej rzece pokazywałem już wam takie filmy z, oko z okolic, właśnie tam, głuszycy, kudowy, kotliny Kłodzkiej, Na każdym strumieniu były różnego rodzaju przepiętrzenia i zapory. W momencie, kiedy następowała susza, po prostu to było proste. Zamykamy stawidła i gromadzimy wodę. Dzisiaj, no, mam nadzieję, że ta świadomość dotrze do niektórych. Udało nam się. Tworzyć kilka stawideł. Kilku gospodarzy zaczyna teraz zalewać swoje, 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 jakieś tam łąki, stara się stworzyć jakieś podmokłe tereny, bo to jest rozwiązanie: gromadzenie, gromadzenie i zatrzymywanie wody. Lata 60., 70. bezmyślna melioracja terenów doprowadziła do tego, że Biebrza nam wysycha. Teraz płoną lasy tam. Nie tylko tam, w wielu miejscach. No i tutaj taki apel do, może dotrze do jakichś tych oszołomów, którzy wypalają trawę. Słuchajcie, te czasy już się skończyły. Że, jak było takie powiedzenie, yy, że wypalanie traw yy, użyźnia tą glebę. To jest nieprawda. Ja pamiętam jako dziecko, my, że my latali, że my podpalili nawet las za pierwszym zakładem w głuszycy, z tego powodu, że. Wiosna przyszła. Była sucha trawa trzeba było wypalać. Tylko, że w tamtych czasach ten ogień się nie rozprzestrzenił, bo nagromadzenie właśnie wody, śniegu spowodowało, że las był mokry i nie zapłonął. Także taka moja prośba. Korzystajmy z tej wolności, którą żeśmy teraz dostali, korzystajmy z tego ponownego życia, tylko naprawdę w sposób rozważny i w sposób rozsądny. Wejścia do lasu, owszem, jak najbardziej, jak najbardziej, jak najwięcej tych wycieczek, jak najwięcej oddechu, żeby łapać plaże, parki mamy pootwierane, tylko w lesie naprawdę prośba do wszystkich globtroterów, którzy udadzą się teraz w ten weekend, po prostu, żeby się tym zachłytnąć roztropnie roz z ogniem, nie rozpalajcie ognisk. Bo naprawdę, to jest zarzewie, to jest moment i cały las może stanąć w płomieniach. A tego byśmy na pewno nie chcieli. Także jeszcze raz Wam bardzo gorąco dziękuję. Na pewno jutro albo pojutrze, jak już tutaj się ogarnę po tych kilku dniach podróży, na pewno wrócę do czytania listów i pamiętników Bartnika. Także dziękuję za życzenia, serdecznie Was pozdrawiam i tego, co mi życie, życzycie też Wam gorąco, gorąco życzę.